to nie można mówić o tym jako pomyłce, nie można o tym mówić jako nieszczęśliwym zdarzeniu. To wedle naszej prokuratury nadaje się jako kwestia zabójstwa 7 obywateli. Jeśli chodzi o najbardziej dramatyczne i drastyczne wydarzenie, to znaczy oddanie 3 strzałów, 3 kolejne samochody organizacji humanitarnej, po tym jak pasażerowie z pierwszego pojazdu przenieśli się do drugiego, a z drugiego do trzeciego, jest to absolutne i karygodne złamanie wszystkich podstawowych zasad operacyjnych Sił Zbrojnych Izraela. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że złamano wszystkie zasady, które są wewnętrznymi zasadami IDF, czyli Sił Zbrojnych Izraela. Polska uważa za nieadekwatną odpowiedź za zabicie 7 obywateli rozmaitych państw, w tym jednego Palestyńczyka.